Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto, które ma przypominać o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, więzionych, katowanych i mordowanych przez komunistyczne władze Polski. Żołnierze wyklęci stali w obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej, a kiedy przyszło wyzwolenie, nie zgodzili się na kolejną niewolę pod butem komunistów. Walczyli w podziemiu, konspiracji w lasach. Złapani trafiali do więzień, byli przesłuchiwani, katowani, mordowani. Po kilkudziesięciu latach przywrócono im cześć. Dzisiaj z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odprawiono mszę, a główne uroczystości odbyły się przy obelisku przy ulicy Poniatowskiego. 1 marca 1951 roku komunistyczni oprawcy zamordowali pułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu towarzyszy z 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Mord ten był symbolicznym końcem działalności największej organizacji powojennej konspiracji, wprost wywodzącej się z Armii Krajowej. Ostatnim poległym w walce żołnierzem antykomunistycznego podziemia był Józef Franczak, pseudonim Lalek, zastrzelony przez funkcjonariuszy SB i ORMO 21 października 1963 roku. W Lesznie ostatnim żołnierzem wyklętym była zmarła w ubiegłym roku pani Stefania Gronowska, łączniczka, komendantka inspektora Leszno-Wielkopolskiego Samodzielnego Grupu Ochotniczego Warta. Wymienieni, a także podobni im żołnierze wyklęci na wiele lat zostali skazani na niepamięć. Ci, którzy przeżyli, byli obywatelami drugiej kategorii. Dzisiaj prezydent Łukasz Borowiak pytał publicznie, dlaczego tak długo od upadku komunizmu w Polsce żołnierze wyklęci musieli czekać na ustanowienie dnia poświęconego ich pamięci. Myślę, że każdy, kto dzisiaj przybył pod pomnik, sam może w swoim sumieniu po głębszym zastanowieniu się odpowiedzieć na to pytanie. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy obelisku. Wśród składających hołd żołnierzom wyklętym byli samorządowcy, członkowie organizacji kombatanckich i społecznych oraz młodzież.